musimy dążyć do tego, aby faktycznie ta wędrująca impreza, wydarzenie w postaci podkarpackich pokazów lotniczych trafiało w różne miejsca na Podkarpaciu i żeby się to faktycznie stała uznana, jeszcze bardziej uznana marka niż dziś, bo już tak na pewno jest. Przypomnę, że mamy wiele lotnisk na Podkarpaciu, one mają różną charakterystykę, różne możliwości i też pokazy będą dostosowane do tych warunków, jakie w danym miejscu są. Będzie też tak, że w kolejnych latach spotkamy się na przykład z Kaliwoli, będzie to połączone z Mistrzostwami Europy. Jeżeli chodzi o szybownictwo, to też będzie wydarzenie, myślę, że ważne. Podkarpacie lotnictwem stoi, Podkarpacie ma inteligentną specjalizację. To wszystko jest ważne dla promocji lotnictwa, dla edukacji w tym obszarze. Politechnika, Dolina Lotnicza, to wszystko instytucje, które pracują na rzecz lotnictwa na Podkarpaciu. Today we have some performance with some ground staff. Dziś przygotowaliśmy m.in. wystawy naziemne. Mamy dwa obozy, brytyjski i niemiecki. Mamy także samoloty, niemieckiego Fokkera, a także samolot, którym latał kapitan Brown, który zastrzelił czerwonego barona w 1918 roku. Samolot to Newport 11 jako replika zbudowany, oryginał pochodził w 1916 roku, uczestniczył w czasie walkach Wielkiej Wojny. Akurat mój egzemplarz został pomalowany w barwach hrabiego Armando Tyrene, który na takim samym samolocie latał jako myśliwiec w czasie bitwy pod Verdun. Fundusze europejskie są znaczącymi środkami, instrumentami finansowymi, które rozwijają nasze województwo. Trudno sobie wyobrazić wiele inwestycji infrastrukturalnych, społecznych, inwestycji związanych z ochroną środowiska, gdyby nie fundusze europejskie i oczywiście aktywność samorządów, które zdobywają te środki. Przedsiębiorcy też rozwijają swoje firmy, poszukują nowych technologii, nowych patentów i nowych rozwiązań. Nasze samoloty to są samoloty typu Morane, to są francuskie samoloty, które używane były generalnie do szkolenia. Nasze samoloty akurat są trzy różne typy, w związku z tym troszkę mamy trudność, jeśli chodzi o samolatanie przy kach, bo pomocy silników, różne ciężary. Ale na tyle żeśmy trenowali nasze latanie, że po prostu jesteśmy w stanie już niwelować te różnice, które gdzieś tam się pojawiają.